mamy konferencję Droga do strefy euro w regionie opolskim, ujęcie społeczno-ekonomiczne. Celem tej konferencji jest wymiana poglądów na temat ewentualnych konsekwencji przyjęcia przez Polskę unijnej waluty. Podczas konferencji będzie miała miejsce również panel dyskusyjny, podczas którego wystąpią prelegenci reprezentujący świat biznesu, jak również przedstawiciele instytucji publicznych będą debatowali na temat ewentualnych konsekwencji przystąpienia Polski do strefy euro dla społeczeństwa, dla gospodarki, ale również dla regionu opolskiego. To jest ważny aspekt, dlatego że no, jest to przejaw aktywności studentów, którzy poza tymi swoimi podstawowymi obowiązkami no, coś od siebie wkładają. Zorganizowali to z dużym rozmachem, trzeba przyznać. No i myślę, że to jest istotne również dla ich zbierania i doświadczenia, również przyszłego zawodowego. Koło naukowe Maestros de la Economia włożyło bardzo dużo pracy w przygotowania konferencji. Było pierwsze to takie przedsięwzięcie i doświadczenia dla studentów. Jeśli chodzi o osobisty wkład, to studenci Koła Naukowego Maestros de la Economia prowadzili badania dotyczące opinii studentów Opolskiego Ośrodka Akademickiego na temat wprowadzenia euro w Polsce. W trzeciej części konferencji studenci przedstawią wyniki swoich badań. Oprócz tego przedstawię również ja z innego koła naukowego Ius Publicum, też Wydziału Ekonomii i Zarządzania, prawne aspekty wejścia Polski do strefy euro. Narodowy Bank Polski stara się współpracować z uczelniami, ale nie tylko, generalnie z organizacjami i trafiać do młodych ludzi, żeby rzeczywiście dostarczać wiedzę, która dziś jest niezbędna. Mamy środki na to, żeby rzeczywiście starać się tą wiedzę jak najszerzej wprowadzać i stąd dosyć intensywna współpraca z Politechniką Opolską. Na tej płaszczyźnie uczestniczymy w różnego rodzaju projektach, a ostatnio rzeczywiście w dwóch konferencjach, których organizatorem była właśnie Politechnika Opolska. Politechnika Opolska.